Wszyscy jesteśmy potajemnie hipnotyzowani. Tak, ty prawdopodobnie także. Chyba że jesteś jedną z tych rzadko spotykanych osób, które wcale nie oglądają programu telewizyjnego. Większość ludzi poddaje się powszechnemu, codziennemu transowi, wpatrując się w światło szklanego ekranu. Pośrednia hipnoza manipuluje na co dzień umysłami milionów niepodejrzewających niczego widzów. Potajemna, podprogowa perswazja odciska ślad na zbiorowej podświadomości. Obrazy wszczepione przez reklamy oddziałują na zdrowie i zachowanie każdego z nas. Jemy, pijemy, ubieramy się tak, jak widzimy i słyszymy. Tak też się kochamy. Telewizja jest zdolna wprowadzić umysł w stan podwyższonej podatności na sugestie, poddając zachowanie człowieka kontroli z zewnątrz. Co roku w Stanach Zjednoczonych wydaje się miliardy dolarów, żeby przepchnąć produkty, bez których moglibyśmy się obejść. Nie przeciwstawiając się temu, świadomie pozwalamy zmuszać się, jak bezbronne, bezrozumne zwierzęta, do konsumowania środków nasennych, odchudzających, środków uśmierzających ból w każdej części ciała. Telewizja może w istocie wytresować umysł tak, że będziesz oczekiwał choroby, mimo że czujesz się świetnie. Ludzie zajmujący się reklamą dobrze znają podstawowe zasady hipnozy. Relaks, koncentracja, sugestia. Proste. Gdy siadamy odprężeni i koncentrujemy się na świetle szklanego ekranu, przyjmujemy kierowane do nas sugestie. W takich chwilach jesteśmy wyjątkowo bezbronni, ponieważ wchodzimy w hipnotyczny stan świadomości alfa. Czy zauważyliście, jak często powtarza się reklamy? To kolejna zasada hipnozy. Powtórzenie wzmacnia sugestie i w końcu wpisuje zachowanie w reakcję systemu nerwowego. Słownikowa definicja nawyku brzmi: czyn lub czynności powtarzane na tyle często, że stają się względnie trwałą właściwością, ich wykonanie ma charakter automatyczny. W każdej chwili dnia i nocy gazety, tablice ogłoszeń, rozgłośnie radiowe i telewizja komercyjna głęboko w umysł wszczepiają szkodliwe nawyki. W konsekwencji stajemy się nieuchronnie istotami sterowanymi z zewnątrz, a nie od wewnątrz chronionymi. Przeciętny człowiek 15 lat swego życia spędza ze wzrokiem utkwionym w telewizyjny ekran, naiwnie wierząc w to, co się mówi. Co jakiś czas w odstępach kilkuminutowych, dzień w dzień, specjalnie szkolony głos o szczerym brzmieniu zapewnia nas, że te pigułki i te krople to środki na wszystko. Niektórzy ludzie do tego stopnia dają się przekonać, że kupują rzeczy, o których przedtem nigdy nie słyszeli. Według badań towarzystwa farmaceutyczne w Stanach Zjednoczonych wydają co roku miliardy dolarów na promowanie swych leków w całym kraju. Środki od bólu głowy, środki uspokajające nerwy, środki nasenne i zbijające wagę nieustannie podsuwa się nic niepodejrzewającemu konsumentowi. Specjaliści od motywacji, nauk społecznych i psychologii sprawiają, że tracimy kontrolę nad naszymi zachciankami. Substancje, bez których moglibyśmy żyć dłużej, takie jak alkohol, papierosy i tucząca żywność, okazują się dzięki temu nieodzowne. Dlaczego rozmyślnie szkodzimy swemu zdrowiu? Oczywiście instynkt samozachowawczy człowieka zostaje zakłócony wskutek ciągłych ataków speców od reklamy. Nasze zmysły nieustannie atakuje się środkami psychologicznymi, których nasza świadomość nie może wykryć. Tajny język głębi wykorzystuje się, by poprzez podświadomość oddziaływać na nasze upodobania, a rezultat jest taki, że zaszczepia się nam i utrwala złe nawyki, czego nawet nie podejrzewamy. Ostatecznie masa ludzi dochodzi do przekonania, że różne problemy mają proste, powierzchowne rozwiązanie. Reklama pobudza nie tylko fizyczny apetyt, apeluje także do emocji, do lęku przed odrzuceniem, poczucia winy i samotności, zamiast pomagać nam w wykorzystaniu naszych wewnętrznych możliwości, żeby stawiać czoło wyzwaniom dnia codziennego, media obracają ludzki umysł w katatoniczną sieczkę. Zostajemy ofiarami namów handlarzy, gdy pozwalamy się sterować bezmyślnym nawykom, które przemysłowcom dają motywację, by ciągnąć zyski, nawet gdy produkt powoduje śmierć. Jeżeli nie działa na ciebie reklama, to mogą mieć na ciebie wpływ złe nawyki otaczających cię ludzi. Rzadko bywa, by człowiek nie uległ zachowaniom innych.